Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pokażę kolejny pomysł na wykorzystanie makramowych węzłów do przygotowania pięknej dekoracji. Bazę będzie stanowiła okrągła podkładka śniadaniowa. Produkt, który można kupić w wielu sklepach, w różnych rozmiarach i różnych kolorach. Moja ma średnicę 34 cm i jest z trawy morskiej. Można wykorzystać również podkładki wiklinowe, a nawet te z tworzyw sztucznych, pamiętając o tym, żeby były dość grube i miały luźny splot, który pozwoli zamocować sznurki. Do wykonania dekoracji potrzebujemy również bawełnianego, skręcanego sznurka o średnicy 3 mm, nożyczek, centymetra lub linijki i plastikowej igły z dużym oczkiem. Są to igły przeznaczone do pracy z włóczką, dlatego mają takie duże oczka i znajdziecie je w każdej pasmanterii. Zaczynamy od przygotowania sznurków. Potrzebujemy 62 metry naturalnego, bawełnianego, skręcanego sznurka. Korzystając z centymetra, metrówki lub linijki, tniemy sznurek na mniejsze kawałki, a dokładnie mówiąc na 34 odcinki. 14 pierwszych powinno mieć długość 190 cm, 8 kolejnych 180 cm, a 12 ostatnich 160 cm. Do tego potrzebujemy również jednego sznurka głównego o długości 100 cm i krótkiego odcinka około 30 cm na zawieszkę. Z pewnością zastanawiacie się, dlaczego sznurki muszą mieć różną długość. Środkowa część makramy będzie miała najwięcej węzłów, a to wymaga dłuższych sznurków. Natomiast boczne sznurki będą mniej wykorzystywane i mogą być krótsze. W całej makramie wykorzystamy jeden podstawowy węzeł, nazywany płaskim. Od tego węzła zaczyna się przygoda z makramą. Jest to więc instrukcja dla osób początkujących, ale też dla starych wyjadaczy, którzy jeszcze nie próbowali takiej formy makramy. Sznurek główny o długości 100 cm mocujemy na stole. Najprościej przykleić go taśmą, tak aby się nie przesuwał. Następnie 14 najdłuższych sznurków, każdy o długości 190 cm, wieszamy na sznurku głównym. Sznurek składamy na pół i układamy na głównym. Przekładamy pod spód, tworząc pętelkę i wyciągamy przez nią sznurki. Zaciskamy i już. Jeszcze raz. Składamy na pół, układamy na głównym, przekładamy pod spód i wyciągamy sznurki przez pętelkę. W ten sposób mocujemy 14 najdłuższych sznurków. Przechodzimy do węzła płaskiego. Powstaje z 4 sznurków, z czego 2 środkowe nazywane są rdzeniem, a pierwszy i ostatni zewnętrznymi. Prawym zewnętrznym sznurkiem robimy pętlę, następnie lewy zewnętrzny sznurek układamy na prawym i przekładamy dołem przez pętelkę. Zaciskamy i mamy połowę węzła płaskiego. Teraz dokładnie to samo, tylko z lewej strony. Lewym sznurkiem robimy pętlę, prawy przekładamy na górę i dołem przez pętelkę. Zaciskamy i wyrównujemy. Węzeł płaski, powtórzony wielokrotnie, tworzy słupki, a nasza makrama będzie się składała z podwójnych słupków, które później będziemy ze sobą łączyć również podwójnymi słupkami. Robimy 2 pierwsze podwójne słupki. Teraz połączymy słupki kolejnymi podwójnymi węzłami płaskimi. Bierzemy 2 sznurki z jednego słupka i 2 z drugiego, a następnie wiążemy tak jak na początku. Pętelka z prawej strony, lewy słupek na górę, przekładamy dołem i wyciągamy przez pętelkę. Ściągamy wiązanie. Na początku może się to wydawać trochę skomplikowane, ale spokojnie wyrównujemy i robimy drugą połowę. Pętelka z lewej,
prawy sznurek na górę i dołem przez pętelkę. Ściskamy i wyrównujemy. Powtarzamy węzeł płaski, czyli raz z prawej, raz z lewej i mamy połączenie słupków. W ten sposób mocujemy i wiążemy 14 pierwszych, najdłuższych sznurków. Kolejnym etapem jest dodanie 8 sznurków o długości 180 cm. 4 sznurki mocujemy po prawej stronie i 4 po lewej. Następnie wykonujemy podwójne słupki, tak jak wcześniej robiliśmy to z najdłuższymi sznurkami. Czas na najkrótsze sznurki o długości 160 cm. 6 wieszamy po lewej stronie i 6 po prawej, a następnie tworzymy podwójne słupki, tak jak wcześniej. Mając dwa pierwsze rzędy gotowe, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli tworzenia kolejnych, coraz węższych rzędów. Wybieramy dwa środkowe słupki i wyciągamy dwa sznurki z prawego i dwa z lewego. Wiążemy węzeł płaski, potem kolejny, czyli tak jak wcześniej tworzymy podwójne słupki. Na tym etapie nie pojawi się żaden inny nowy węzeł. Pamiętamy, aby słupki dociskać z tą samą siłą, bo dzięki temu będą równe. Tak tworzymy trzeci, czwarty i kolejne rzędy. W każdym kolejnym słupków będzie coraz mniej, a z boku będą zostawać wolne sznurki. Tworzymy w ten sposób odwróconą piramidę. Makrama powinna się składać z 7 warstw. Ostatnia warstwa jest nieco węższa, zawiera tylko 6 słupków, aby dopasować kształt do okrągłej podkładki. Makramę układamy na podkładce i rozszerzamy sznurki, dopasowując do szerokości podkładki. Sznurek główny nawlekamy na igłę z dużym oczkiem i przebijamy przez podkładkę. Robimy to z lewej i z prawej strony, a następnie końce sznurków związujemy z tyłu podkładki. Najlepiej na kokardę, aby pod koniec mocowania jeszcze raz dokładnie dopasować i wyrównać makramę. Następnie każdy ze sznurków przebijamy przez podkładkę, tak jak naturalnie się układają. Odstępy powinny być w miarę równe, aby później zwisające sznurki wyglądały dobrze. Najlepiej przebijać kilka sznurków z prawej, a potem z lewej i tak na zmianę. Dzięki temu naprężenie sznurków będzie podobne, a całość równa. Jeśli podkładka ma dość luźno związane włókna, można zrezygnować z igły i pomagać sobie nożyczkami lub szydełkiem. Przekładanie każdego sznurka przez dziurkę igły jest dość czasochłonne, więc to rozwiązanie z szydełkiem lub nożyczkami jest bardzo kuszące. Aby usztywnić całą konstrukcję, na dole zawiązujemy jeszcze po jednym węźle płaskim. Dzięki temu sznurki nie będą wychodzić, nie rozluźnią się i całość będzie stabilna. Zwisające sznurki wyrównujemy nożyczkami na prosto. Oczywiście można przygotować wersję ze skosami, tak jak na przykład w tej makramie, ale początkującym polecam mniej skomplikowaną wersję, czyli na prosto. Po cięciu końcówkę każdego sznurka skręcamy i zawiązujemy supełek. Może to być jeden na końcu każdego sznurka lub wersja z wieloma supełkami umieszczonymi na różnej wysokości. Ostatnim elementem jest zawieszka. Sznurek o długości 30 cm składamy na pół i zawiązujemy na supełek. Pętelkę przekładamy przez podkładkę na górze dekoracji i końce sznurka przeciągamy przez pętelkę. Ściągamy i już. Jeśli podkładka ma dość luźno związane włókna, to tył dekoracji można podkleić filcem lub grubszą tkaniną. Ten zabieg pozwoli usztywnić całą dekorację. Wisienką na torcie jest umieszczenie w kieszonce kwiatów i liści. Mogą to być kwiaty sztuczne. W tej chwili na rynku jest bardzo dużo świetnej jakości produktów, które naprawdę wyglądają jak żywe kwiaty, lub wykorzystać suszone.
Trawy i liście w odcieniach jesieni będą pięknie wyglądać z naturalnymi bawełnianymi sznurkami i podkładką z trawy morskiej. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie zostaw komentarz i subskrybuj kanał. Dobrej zabawy i do zobaczenia w kolejnym filmie.